Witam Państwa, Łukasz Maciejewski. W tym tygodniu w Kulturze Dostępnej w Kinach, projekcie, na który zapraszam razem z Narodowym Centrum Kultury, Silent Twins, głośny film Agnieszki Smoczyńskiej. E, historia opowiedziana w filmie opowieść o dwóch bliźniaczkach o siostrach Gibbons, June i Jennifer to jest opowieść bardzo znana, zwłaszcza wśród afroamerykańskiej publiczności, ale też czytelnikach, dlatego, że pierwowzorem bezpośrednim opowieści Agnieszki Smoczyńskiej był reportaż o siostrach Gibbons. Na ostatnim festiwalu w Gdyni, który zresztą Silent Twins wygrało, otrzymując Złote Lwy, gośćmi konferencji prasowej, którą miałam przyjemność prowadzić, były aktorki grające główne role. Letitia Wright, to jest naprawdę topowe nazwisko amerykańskiej hollywoodzkie młoda aktorka znana przede wszystkim z ról w uniwersum Marvela, ale i Tamara Lawrence, znakomita i z dużymi osiągnięciami zawodowymi i zapytałem dziewczyny o to jak ważne było dla nich i czy nie było to kontrowersyjne, że w tak niezwykle istotnej dla ich emanacji, emancypacji no, powiedzmy, też kolor skóry i e, historia związana z kulturową opresją, e, że za tę historię, historię bierze się dziewczyna z dalekiej i dosyć egzotycznej jednak dla niej Polski, i to biała. I usłyszałam odpowiedź, która zrobiła na mnie wrażenie. E, Letitia Wright powiedziała, bo myślę, że. To była gwarancja, jeżeli ona zgodzi się wziąć udział w projekcie, to ten projekt powstanie. Powiedziała, że wystarczyło, że spotkała się ze Smoczyńską, że zrozumiała wówczas, że. Nie chodzi tutaj o skandal, nie chodzi o zrobienie atrakcyjnego filmu, tylko to było spotkanie z kimś, kto bardzo głęboko tę historię przemyślał i absolutnie wie, dlaczego biała dziewczyna z Europy środkowej i wschodniej chce nakręcić film o e, dwóch niemówiących, milczących dziewczynach, które znalazły się e, w nieprzyjaznej dla nich rzeczywistości w Wielkiej Brytanii, bo mówimy historię o dwóch e, Dziewczynkach, potem nastolatkach, potem dorosłych kobietach, które postanowiły milczeć. Milczały konsekwentnie, ale same w sobie były gejzerem wyobraźni, pomysłów, pamięci. Śmiesznych, dowcipnych, surrealistycznych opowiastek, które ukazały się w wydaniu książkowym, również i są też historią tragiczną. Opowiadając o tej ikonicznej, jak Państwu opowiadam, biografii dwóch dziewczyn, Smoczyńska mówi o opresji, mówi o tym, jak trudno jest żyć w jakikolwiek środowisku, w jakimkolwiek rzeczywistości, będąc skrajnie innowacyjnym, i tę inność odczuwającym, a mając również e, poza. Z czysto zewnętrznymi ekwiwalentem owej inności, tę inność w życiu wewnętrznym, w sobie. I co najciekawsze i najważniejsze i przesądzające o sukcesie filmu, który wydaje się był nakręcony w całości e, Wielkiej Brytanii, e, a on był w całości nakręcony w Polsce i to w tej najcięższej pandemii, czego w ogóle nie widać, a co jest również skalą talentu i umiejętności inscenizacyjnych Agnieszki Smoczyńskiej, ale Wracam do poprzedniej myśli. Jej przewagą jest to, jak ten film jest zrealizowany. Już to widzieliśmy w Córkach Dancingu, już to widzieliśmy w Fudze, Nito Musical, muzyka yy, i piosenki, utwory muzyczne skomponowane przez Marcina Macuka, i Zuzannę Wrońską pełnią tutaj rolę zasadniczą. Pojawiają się animacje, pojawiają się, właściwie się nie pojawiają, tylko cały czas tej narracji towarzyszą niezwykle wyrafinowane, a zarazem industrialne zdjęcia Jakuba Kijowskiego i ten konglomerat stałych współpracowników już Agnieszki Smoczyńskiej z jej umiejętnością wyciągania takich portretów kobiecych zwłaszcza, ale portretów, w których my mamy pewien dystans, a zarazem wchodzi Głęboko w tę historię, to jest wizytówka, myślę, jednej z najciekawszych postaci młodego polskiego kina i przyszłość międzynarodowa również polskiej reżyserii. Serdecznie zapraszam w kulturze dostępnej w kinach w tym tygodniu Silent Twins Agnieszki Smoczyńskiej.